Jak przebiegała podróż warciarzem? Pierwszy kurs? Nie, jestem mega zadowolony. Wygodnie, dużo miejsca, wygodne fotele, godzinka z Poznania. Tutaj jesteśmy w Grodzisku Wielkopolskim, także super. Czyli można polecić ze spokojem taką formę podróży na mecz? Jak najbardziej tak. Warto jechać, warto przyjechać na mecz do Grodziska Wielkopolskiego. Zapraszam. Bez żadnych utrudnień, bez problemów, bez żadnych utrudnień. Wszystko dopilnowaliśmy, było dopięte na ostatni guzik. Jak widzieliście, był podwójny skład, także były zapewnione miejsca dla wszystkich. Właśnie, żeby komfortowo podróżować na mecz. Jak się czujesz przed meczem z przeciwko klubowi, w którym zaczynałeś swoją przygodę z piłką? Ciekawe doświadczenie, bo nie miałem jeszcze okazji przyjechać do Warty Poznań i zagrać w tym meczu. No, wyjątkowe spotkanie na pewno. No, mam nadzieję, że będzie ciekawe. Z wieloma bramkami. No, w końcu! Dzień dobry redaktorze, jak redaktor dzisiaj ocenia szanse obu drużyn? Pozytywnie, przed meczem bardzo wysoki. Ja to liczę, nie patrzę kto ma wygrać, tylko chciałbym naprawdę ładnego, fajnego meczu i liczę, że jak Dawid Szulczek ostatnio mówi, że chciałby, żeby zespół grał ładnie też, jakościowo, to ja tą jakość chcę zobaczyć. Ale mecz chyba dość nietypowy, bo ligowy we wtorek to chyba debiut w takim terminie. Taki wtorek po świętach to jak poniedziałek, to się nie liczy, ale na pewno nie komentowałem już mecze ligowe, wtorkowe, bo pamiętam, że kiedyś nawet skrót jakiś robiłem z Kielc, bodajże jakiś mecz był przełożony, to że w terminie ligi mistrzów grać, chyba nawet o 20.45 we wtorek pamiętam, do dzisiaj mi to zostało w głowie. No, zdarzają się takie mecze, dzień jak co dzień, po świętach to jak poniedziałek. Chciałem się wszystkim dzisiaj podziękować, że tu jestem, bo bez waszego wsparcia by to nie było możliwe. Za to wam dziękuję. I dzisiaj nas czeka trudny mecz, ale my zawsze w tych trudnych momentach byliśmy mocni. Po 3 punkty, dawaj! To wygrywaj! Thank you.